Witam Was, moi drodzy, serdecznie. Ja jestem Juken. Przed nami piąty odcinek z Hotel Business Simulatora. Zobaczcie, moi drodzy, zrobiłem pewien test poza odcinkiem i da się faktycznie tutaj ściany pomalować, natomiast nie zauważyłem, żeby jakoś znacząco to chyba wpływało, chociaż tam dwójeczka jest troszkę wyżej podniesiona, czyli zbliżamy się jednak do trzeciej gwiazdki naszego hotelu. Cel na dzisiaj to odblokować i urządzić... Ale jeszcze trochę kasy bym chciał uzbierać. Albo zrobimy to na raty, zobaczymy, moi drodzy. W każdym razie drugi apartament, no bo na nim jest niezły biznes. Nie wiem, czy ja wam tu mogę pokazać, gdzieś tu mogę wejść, bo tu zrobiłem jedno machnią. Słuchajcie, przyznam wam się. Skądś miałem jakieś łóżko. Aha, bo jakieś łóżko kupowałem, miałem w ekwipunku. Ktoś mi otworzył. Zapukałem im w drzwi, mi otworzyli. I słuchajcie, miałem łóżko jakieś w ekwipunku, idzie nasza pani sprzątaczka, no od przodu trochę jak facet wygląda, no od tyłu już trochę atrakcyjniej. No ten chód to jest taki specyficzny. Natomiast moi drodzy, oszukałem, stawiłem drugie łóżko tylko po to, żeby po prostu podbić level jednego poziomu i jednego pokoju i tak samo mamy właśnie w tym jednym pokoju 80 level. Moglibyśmy, moi drodzy, odblokować pokój 102, tylko on był chyba mniejszy, bardziej mnie by interesował raczej ten 105, a wiecie co, już w sumie zasadniczo to możemy odblokować, będziemy wiedzieli, aha, czyli wygląda to tak samo, a wiecie co, ja bym chciał go już zrobić tak na maksa, łącznie z malowaniem, coś tu w ekwipunku też miałem, ale wszystko w tym jednym pokoju zostawiłem, żeby podnieść jego... No renomę, natomiast no możecie mi zarzucić, ale słuchajcie, to jest najtańsza farba jaka była za 50-taka, ja wiem, że nie jest może idealna, ale w holu powiem wam szczerze, że nawet ten różowy do tego złotego napisu, zobaczcie, recepcja, mamy nawet fajny napis, tak, lampki też zmieniłem. Nawet to wygląda, mówię, no tym zajmiemy się później, podoba mi się, że można to zmienić, bałem się, że nie można, nie wiem jak tam do góry, no zakładam, że też można. Więc tu spoko, bałem się, że nie można, więc myślę, że jest szansa, jeżeli tu byśmy mogli jakąś sofę wstawić, czy stolik z krzesełkami, mógłby być to fajny pomysł, na pewno by to tutaj pasowało, no ale wiadomo, że nie jest to dla nas takie ważne, pierwszej kolejności są ważniejsze pokoje. Czyli jest jakaś tam opcja na ten rozwój, coś tam się będzie, moi drodzy, działo. 108 nam się zwolniła, więc zajrzyjmy. Już się zaczynam uczyć, o, to jest ten pokój. Zobaczcie, walnąłem łóżko, kurczę, numer 2, mimo że to jest słabej jakości, to jest lepszej, to ktoś wolał spać na tym. Tutaj jakąś wazę walnąłem, ale to tylko chodziło tymczasowo, żeby podbić, widzicie, dwie lodówki, które są oczywiście do alkoholi puste. No jeżeli będę chciał podbić ten pokój, to zdecydowanie będę go musiał przemalować, widzicie, stoi dużo powtarzających się obrazków. No ale życie, moi drodzy, życie... Nie jak w Madrycie, ale życie. No to już chyba coś jest posprzątane, bo śmieci nie widzę za bardzo. Czyli sprzątaczka już chyba była. No trudno, łóżko jest tutaj czynne, wolne, więc myślę, że... No chyba posprzątała. Nie wiem, czy posprzątała, czy nie, ale może byśmy tam kogoś od razu wepchnęli, żeby kasę zarabiać. No niby 108 nie jest, czyli jednak to łóżko się liczy jako łóżko. No szkoda. To niech ona tam działa, co ona tu robi. W ogóle mam wrażenie, że te, słuchajcie, sprzątaczki mi się... Pokojówki. O, zobaczcie, ja mam wrażenie czasem, że one mi się sklonowały, tak. Albo ta tak w kółko łazi, sama nie wie, czego chce. Nie wiem, co ona tak łazi w kółko. Zawiesiła się? Co ta kobita robi? A, bo na pościeli szuka. Dobra, to tą pościel. Cicho tam. Jeszcze zanim pójdę spać, zanim gagatek zacznie ziewać, to pościel już sobie sam upiorę. Jest druga pralka, jak widzicie, ale to chyba już w ostatnim odcinku też była. Także mamy, moi drodzy, drugą pralkę. No bo tak jest wygodniej, natomiast tak, no będę musiał pewnie jeszcze koło 1000 uzbierać, żeby zrobić zamówienie, przy czym stwierdziłem, że będę to robił na raty, dlatego że i tak zamówienie nas ogranicza do 10 produktów. No już ziewa, no, rybiście, popracujemy następnego dnia, tylko pościel wymienimy. Ogranicza nas niestety do 2 produktów, do 10 produktów, także no nie za bardzo jest to skazane. Coś tam kasy mamy. Źle nie jest, ale ubyło mi chyba, to chyba za dniówkę mi chyba odebrało kasę, wiecie, dla naszej sprzątaczki, nawet nie wiem ile mieliśmy tej kasy. Zwinęła się już i... Ale to ciekawe, przecież jest przykryte łóżko, no wiem, że to nie wygląda, to jest tylko tymczasowo, żeby większą stawkę mieć, słuchajcie, za pokój, bo w ten sposób, jak widzicie, mamy 80 dolców. Dobra, gagatka wyśpimy, bo
I tak nie mamy kogo zameldować i gdzie. Jeszcze ktoś łazi? Ktoś tu łazi? Nie, nikt nie wyszedł. Dobra. Także idziemy się przespać i działamy, moi drodzy, z zamówieniem. W sumie was w zasadzie póki jeszcze na oczy widzę pierwsze zamówienie, już mogę cyknąć, pyknąć. Więc tak. Ja właśnie teraz nie mogę się zdecydować, co ja bym tam potrzebował, a co mógłbym wziąć do ekwipunku. No ale wiecie co, polecimy może tak. Na pewno łazienka jest na 100% do wzięcia, więc to byśmy na pewno zrobili. Cicho tam, zamawiam towar, co mi ziewasz, ty bałwanie jeden, ty. Ten nieszczęsny telewizor i już jak telewizor chcemy, to już nam kasy nie starcza, czyli no drogi jest ten telewizor. Dobrze, to może zrobimy tak. Jeden obraz, drugi obraz, tam była jakaś jedna waza, druga waza i już nam nie starczy, to może zamiast wazy kwiatka. Czekajcie, zamiast drogiej wazy to już nam nie starczy na tą. No dobra, to weźmiemy sobie kwiatka. I tam co jeszcze możemy wziąć? Nie wiem, tą wazę i tam niech sobie zamówienie jedzie, a my idziemy gościa przespać. To oczywiście chodzi, moi drodzy, o to, żeby zrobić też piąty poziom tego apartamentu, żebyśmy tak ładną kasę mieli, bo to jest podstawa, moi drodzy, żeby, no wiecie, kasować, kasować, kasować i jeszcze raz kasować. Dobra, mamy następny dzień. Kurczę, ciekawe, kiedy ten trzeci level wbijemy. No to jest dosyć takie intuicyjne, przy czym jak dla mnie to, tak jak wam, moi drodzy, mówiłem, ja bym wolał, żeby tu było więcej możliwości, więcej takiej kreatywności, jakiejś takiej nutki, takiej niepewności. Dla mnie to już się okazuje zbyt łatwe. Nie wiem, może ja mam za dużo doświadczenia właśnie w biznesie i przez to jest jak jest. Dzień dobry, pani pokojówko, witam panią serdecznie, pięknie pani dzisiaj wygląda. No, już pani w gotowym stroju do pracy przyjechała, to tam się proszę brać za robotę, a ja się biorę też za robotę, droga pani, bo czas leci, czas to pieniądz. No i drodzy, czas to pieniądz, dobra. Co my tutaj mamy nakupowane? Coś w łazienki, dobra, czy idziemy do łazienki najpierw, jeszcze widzę, że jakąś pościel mam zwiniętą w ekwipunku. Nie, to waza jest, sorry, to jest waza, dobra, prysznic. A tu nie będę jakoś na razie wielce ustawiał. Później chyba jacuzzi, słuchajcie, można w ogóle wstawić. Tam widziałem w sklepie, jest bardzo fajna opcja, ale to ciekawe, czy to w ogóle miałoby sens, wiecie, wstawiać jacuzzi, jak ja to zrobię na piątkę i już bardziej nie jesteśmy w stanie tego ulepszyć, to nie wiem, czy jest sens. Natomiast, moi drodzy, jestem nadal bardzo ciekaw. Tak wiem, byle jak na razie rzucam więcej, to nic nie mamy. Wazę nie będziemy wstawiali przecież w łazience. Chyba można, a jak może można? Tak by może ta waza mogła sobie stać, słuchajcie, albo kwiotek, albo waza. Nie można wazy w łazience, no niestety. Powiem wam, że na pewno te płytki bym chciał mieć możliwość zmiany. No i tutaj to wszystko, co mamy, no nie... Możemy obraz powiesić, co jedynie. Jakieś tam obrazki możemy, widzowie, powiesić, nie wiem, jeden tu. Ale to i tak się ma nijak, jak my łóżka nie mamy, to sobie mogę wieszać obrazki. Fajną rzecz zauważyłem, że słuchajcie, kwiatka można na ziemi stawiać. Nie musi stać na... A, gdzie ja idę? Nie wiem, wyjść z tego pokoju. Także fajna rzecz, bo kwiatek może sobie być, słuchajcie, na ziemi. On nie musi stać nie wiadomo gdzie. A swoją drogą, jeżeli to mamy, widzowie, to sprawdźmy. Czy kwiatek może sobie stać tutaj? No i co? Ej, ja co zrobiłem? Nie mówcie, że ja to sprzedałem, tego kwiatka. Nie można. Łe, ale lipa. Czemu nie można tutaj kwiatka? To czekajcie, to jeżeli nie mogę kwiatka, to mam rozumieć, że stofy też tu nie będę mógł wstawić. Ale lipa, widzowie. Straszna lipa, bo tutaj bym sofę wstawił. Ale zobaczymy, może da się sofę. Dobrze, coś tu trzeba, jakieś ruchy zrobić, żeby coś tutaj... O, 107 się zwolniła. Jakieś ruchy, moi drodzy, trzeba zrobić, ażeby... A żeby zarobić, bo jeszcze, no jak widzicie, sprzętów nie mamy. Dobra, tej pindzie jednej obijającej się pomogę, trochę będzie szybciej. Bo jak widać, jestem niezastąpiony. To jest level numer 3. I czy ja mogę coś z tego pokoju zajumać? Tak nie bardzo jest co, nie? Jakbym... Ej, nie to.
Jakbym chciał coś z tego pokoju, no szczególnie, że łazienka, to tu nie jest najwyższych lotów. O, super, super, że wymieniła pościel, bardzo mi miło. Pozamiatać, mam nadzieję, że pozamiatała. Ty mi drzwi nie zamykaj, kobito, pod nosem. I już klientka, ale fajna klientka, ruda, ale brzuszek na wierzchu, pani mantko, ten brzuszek taki trochę niewyćwiczony, droga pani, ale ja tu nie będę oceniał. O, i 101 się, słuchajcie, zwolniła. 101, więc teraz nam kasa wpłynie. Teraz nam kasa wpłynie. O, już tutaj pani pracuje, bardzo dobrze, no to też jej pomożemy, jak poszła pranie. No i tak wygląda nasza 101, która jest na 5 levelu. Tutaj nie ma, moi drodzy, z tego co za bardzo zajumać. Szczególnie, że już stąd zajumałem jakąś wazę czy coś, bo stwierdziłem, że to nic nie daje, moi drodzy, nie? Kompletnie to nic nie daje i po prostu tyle na maksa, co żeby był ten 5 poziom, no to po prostu powybierałem, nie? Żeby był ten 5 poziom. Fajne są te sofy, takie żółte, pasuje to wszystko moim zdaniem. Nie wiem, czy jest sens barek napełniać, a zresztą nawet nie mam chyba czym. Także dobrze. Fajnie. To zaraz kasiorka jakaś wleci i będziemy mieli na drugi apartament i to jest naszym dzisiejszym celem. Szybka akcja. Halo, droga pani, proszę pościel wymieniać. Proszę szybciej, gdzie pani tak tutaj urzęduje? No idzie pani do tego pokoju, ale bez pościeli. No to jak pani chce pościel przykryć? No i właśnie, otworzyła drzwi i sobie poszła. No ja jakby nie wiem, po co ona te drzwi otworzyła. A tu już chyba klient przyszedł. Tak, idzie klient do nas. Jeszcze pewnie na wiele nocy. Na jedną noc. O, to mi się aż nie opłaca do tego pokoju go meldować. Wolałbym do mniejszego. To pan poczeka, aż się mniejszy pokój zwolni. Szczególnie, że pokojówka jeszcze nie ogarnęła tematu. Co tu my jeszcze, moi drodzy, potrzebujemy? Czy dobra, tam dzwoń sobie tam. A nie tu, przecież widzowie. Czyli chyba stolik, jeśli dobrze pamiętam, nocny oraz... Dzyn-dzyn, tak, dzyn-dzyn. Zaraz to ja spać idę, panie. Chociaż na dzień mogę go przespać, słuchajcie. Akurat zarobimy. Tutaj nam jeszcze łóżka brakuje. Słuchajcie, mogę go przespać w tej... Tylko niech ta tą pościel wymieni. Albo dobra, będzie najwyżej zła opinia. Wiecie, o jedną złą opinię nie chodzi. A już zrobiła kobitka, dobra. Już zrobiła, zawsze 170 do przodu. A, 106 się zwolniła. No to można by kogoś jeszcze tu zarejestrować, bo chyba tam wszedł ktoś. Coś jej to sprzątanie słabo idzie. Trzeba kobicie pomóc. Ale ładnie te panele wyglądają. To znaczy, tak wiecie, no... Nie, że jakby luksusowo, no bo nie, ale tak, w miarę wyglądają. I ta ściana, no widzicie, staram się też, słuchajcie, moi drodzy, a coś się z tym workiem tu stało? A, tu jest. Kochani, staram się, żeby każdy pokój miał w miarę inny kolor, żeby one się też tak nie myliły, nie? Ła! Dobra, bus już przyjechał. Wiecie teraz, co jest za numer? Tu jest zbugowana jedna rzecz. Gdybyśmy teraz zamówili towar, nie? I przyjeżdżałaby ta dostawa, to wiecie, że ta dostawa stanie za tym busem i nie odbierzemy tej dostawy? Ta dostawa dopiero przejedzie, bo musi przejechać tam i dopiero odbierzemy dostawę, jak odjedzie ten bus. No suchar na maksa, nie? To już jest w ogóle naprawdę jakiś niefart Stefan. Tak wielki, słuchajcie, parking mamy, a takie jaja są. Dobra, idziemy spać, tam będziemy tutaj ziewającą królewnę słuchać, kurde. No idzie pościel kobita założyć. No wow, nie zesraj się, kurde, chłopie, przecież normalnie, jak ja słyszę to jego ziewanie, to wiecie co, aż mnie bierze. Dobra, słuchajcie, koło 1000 by pewnie trzeba, bo trzeba by łóżko kupić, także zobaczymy, czy to ogarniemy w jeden dzień tak szybko, raczej wątpię, to jeszcze nie jest ten czas, żeby... 106 jest czynna, gotowa, zwarta. Na razie nie mamy za bardzo co zamawiać, moi drodzy, bo niestety, ale... Jak to jest? Tam wyjeżdża bus z pokojówką, tu przyjeżdża z kolejną. To jest, to w ogóle jest jakiś suchar, widzowie. Aha, że może to jest tak, że... A, bo może one na zmiany, słuchajcie, jakoś pracują. I dzisiaj będzie inna pokojówka pracowała. Bo tamta może nockę robiła. Przyjrzyjmy się tej pani. No, widzicie, jest inna. Przyjechała inna pokojówka. A jest ładniejsza. Znaczy, tylko takie jakieś brwi ma dziwne. Czekajcie. Jak chłop trochę wygląda. Ej, serio, wygląda jak chłop. Nie, to nie jest ładniejsza. Cofam to. Jak chłop, centralnie. Dobra, moi drodzy, co my tu mamy? Coś się zwolniło? Jeszcze 106 jest wolna za 80 dolców. Jakby ktoś wziął
Na 3 dni bym się nie pogniewał, bo my tu musimy, moi drodzy. No może niepotrzebnie wydałem trochę kasy, bo to poszło pewnie z 2-3 stówy. Ale na jednym takim fragmencie tekstury można fajną część ściany wymalować. Tutaj pamiętam, że chyba na jedno kliknięcie poszła ta cała ściana. Tutaj połowa ściany przynajmniej poszła. Tutaj wiem, że chyba był kawałek i tu też cała. Także wbrew pozorom dużo kasy na to, kochani, nie straciłem. Także to mi się podoba i to jestem tylko ciekaw, czy tutaj też da się sufit malować. Ja bym aż, słuchajcie, chętnie to sprawdził na przykładzie. Nie wiem, czy tu jakąś, kurde, tanią teksturę kupić, ale to wszystko jest wall. Wall to są ściany, więc wątpię. Raczej jakby to był sufit, to by było napisane, nie? Bo to jest podłoga, to jest ściany i jakby pytanie tylko, czy da się ściany na zewnątrz bardziej. 106 na jeden dzień. No dobra, niech pani będzie, czy tam panu, pani. To prędzej bym, słuchajcie, sprawdził, czy da się to na zewnątrz malować, ten nasz przybytek. Ale tam jest jasno, zobaczcie, jaki ładny zrobiliśmy apartament. A ten do góry chyba, jeśli dobrze pamiętam, tylko nie wiem, to nie było może z tej strony. A tak, dobrze pamiętam, patrzcie. Ten apartament do góry ma taras. I tu by było fajnie, jakby można takie, no nie ma takich mebli tarasowych, ogrodowych, wiecie, takich, jedynie krzesła można wstawić. Ale fajnie by to było, gdyby to był taki naprawdę drogi apartament przez to, że ma taras. Ale wejdźmy sobie tam do góry, czekajcie, czy ja to trafię i znajdę. Moi drodzy, bo chciałbym sprawdzić, ile kosztuje wykupienie tego, bo jeżeli też 1000, to obawiam się, że ten apartament droższy nie będzie, bo tutaj są za 750, tu jest za 1000. Czekajcie. I to bym musiał wtedy iść tu, tu i w lewo. I to by był ten na końcu. To musiałby być to ten. Ale tu nawet nie znamy ceny, bo 3 gwiazdki musimy mieć hotelu, czyli może być najdroższy, powiem wam szczerze. Ale tu znowu zobaczcie, mamy jakiś tam za 500. Nie wiem, dlaczego tak jest. Jeden za 7. A czekajcie, można w ogóle przez to przeskoczyć? A! Uj, jak bombnęło. Nie musimy po schodach chodzić, można skakać po schodach, okej. Okay. Cały Yuken, musiałem sprawdzić, drogi widzu. Czyli tak, tu mamy jeden dzień, tu mamy jeden dzień, tu dwa, no to tak średnio. Dalej, wynocha wszyscy, bo ja nie mam czasu, trzeba zarabiać. Wymeldowywać się proszę, następni. Także słuchajcie, test robiłem w poprzednim odcinku, to już wiecie, stawiając 2 łóżka do jednego pokoju, to kompletnie nic nie daje, nie można 2 klientów zameldować w jednym pokoju. Według mnie to też jest niedopracowane, bo powinno być tak, że są, no te łóżka są ewidentnie dwuosobowe, no nie oszukujmy się, moi drodzy, to jest dwuosobowe łóżko. I powinno być tak, że na przykład jest pokój dwuosobowy, że pary przyjeżdżają i każda z tych osób płaci. Czyli wtedy, jakbyśmy takie 2 osoby meldowali jako parę, no to każda z tych osób by te $170 musiała za noc zapłacić, a płaciłyby 2 osoby. I to powinno tak być, bo tak w świecie realnym przecież to, moi drodzy, wygląda. Ewentualnie byłaby cena nie od osoby, a za cały pokój, no ale byłaby wyższa, ale to ja bym wolał, żebym miał wpływ na to. Uważam akurat w tym przypadku, moi drodzy, ja wiem, tak by zaraz niektórzy z was mogą napisać komentarz, że ja troszkę za bardzo się spinam z realizmem. Absolutnie, drogi widzu, ja się nie spinam z realizmem, mam do tego dystans spory. Ale uważam, że no jeżeli to jest symulator jakiegoś konkretnego biznesu, jakim jest hotel w tym przypadku, no a w hotelach jest tak, że się wynajmuje pokój na przykład na 2 osoby i jest płacenie albo od osoby, albo za pokój. I my też powinniśmy mieć możliwość, moi drodzy, decydowania o tym. Zwróćcie uwagę, że różne hotele mają różne zasady. Często masz stawkę podaną za cały pokój, jest on dwuosobowy i płacisz za pokój, czyli jakby to dzielisz przez 2, tak? A już wyszedł gościu. A często jest tak, że masz od osoby. No to są jakby, o to mi chodzi, że mi tego brakuje, że ja powinienem mieć możliwość ustalania tego. Dobrze, może mi teraz, moi drodzy, ktoś tutaj wleci z jakimś fajnym, kilkudniowym pobytem, to już będziemy mieli kasę na sprzęty. No nie mówcie, że ten już ziewa, no. No zarąbiście, już jest 22, nie? Nic jeszcze dobrze nie ogarnąłem, a już ziewa chłop. No znowu musimy poczekać. Czy ktoś jedzie? Raczej odjeżdżają.
Jeszcze ktoś się zwolnił. Jedzie to tylko ten bus, kurczę, po tą naszą striptizerkę. Czyli raczej nikt się nam dzisiaj już nie zamelduje, ale jeszcze chwilę poczekajmy. Bo jeszcze 108 się zwolniła. Zobaczmy w tą 108. O, już się w miarę nauczyłem. No, jak zwykle, bajzel. I co ja mam zrobić, widzowie? Jako właściciel hotelu muszę sprzątać. A teraz spał ktoś na innym łóżku. Jak to jest? Raz śpią na tym łóżku, raz na tym. Łe, no nie zesraj się, chłopie. Kurde, łe i łe. I łe i łe. Na pewno nie powinny się same drzwi, słuchajcie, zamykać. To znaczy, jeszcze jestem w stanie do pokoju... Aha, to już ona... Widzisz, jak jestem dobry? Szef, pracodawca? I pomagam w pracy, droga pracownico? Ciekawe, czy ona worek na śmieci weźmie. Dobra, weźmie ten worek, kobita? Weźmie, patrzcie. Wzięła worek na śmieci, ale fajnie. I teraz jakby ktoś zapytał. Oczywiście, moi drodzy, że ja mogę to łóżko... ja mogę, słuchajcie, to łóżko stąd wziąć, ale wtedy nam poziom spadnie. Nie będziemy mieli czwartego poziomu pokoju, a trzeci, a to jest $20 różnicy. I jakkolwiek to łóżko kiczowato wygląda, dopóki nie pomalujemy ścian, żeby wbić level. Zresztą te wszystkie, zobaczcie, obrazki, ja wiem, że się dublują, ale ja je wrzucałem po to, żeby wbić level. Później będę je oczywiście przenosił do innego. No kurde, co za odgłosy on wydaje. Dobra, chyba już tu nikt nie przyjdzie. No niestety, nikt nie chce przyjść, to ja mogę iść spać. Wkurza mnie ten koleś strasznie. Powiem wam, że trochę ta pokojówka na pewno ułatwia, ale ma to sens... Ma to, moi drodzy, sens wtedy, kiedy my też coś robimy, bo tak, żeby ufać tylko jej, to raczej ona by się nie wyrabiała. To, moi drodzy, my mamy jeszcze to łóżko do kupienia, no trochę rzeczy mamy do kupienia, kasy na razie nie za bardzo. Tam łazienkę mamy wyposażoną, właściwie łóżko i dużo dodatków, ale czekajcie, dodatki co niektóre... No nie, to są tylko wazy i router, czyli łóżko i szafkę zasadniczo by trzeba kupić. I już byśmy mieli drugi apartament czynny, tylko chyba by go trzeba odmalować, czyli 2000 dolców jak nic, moi drodzy. Ale tak się możemy zastanowić, jaki kolor. Tamten był w takim fajnym kolorze chyba... pomarańczowym, jak dobrze pamiętam. Było chyba w tym pomarańczu. Ten mi się nie podoba zupełnie, więc albo czerwony, albo pomarańczowy, albo niebieski. No tu jest jeszcze... Nie wiem, co za rodzaj niebieskiego. Właściwie wszystkie mają podobne tekstury. Tu jeśli chodzi o ten green screen, to taka może średnio. I reszta to są, zobaczcie, już mniej tych koron. Także może niebieski zrobimy drugi. Dobra, dwa pokoje mamy wolne, są do wzięcia, także teraz poproszę jakiegoś klienta na 3-4 doby do pokoju tego za 175 dolców. Właśnie klient do mnie zmierza, także drogi widzu, tak jak kłaniam się nisko po same piździsko do ciebie, tak kłaniam się do klienta, nadciągam, może to ty, drogi widzu, nadciągasz, że swoją drogą będzie mi bardzo miło, jak zostawisz komentarz pod filmem, czy to idziesz ty. Czy to ty, czy to ja? O, albo ty, drogawicko, może w stroju kąpielowym. Także już mamy na pewno... Teraz musimy zdecydować, jeśli gościu będzie miał... Kogoś mi on swoją drogą, słuchajcie, przypomina, ale nie kojarzę kogo. Jeśli będzie gościu miał mało dni, no to walimy go do małego pokoju, a jeśli trzy przynajmniej, to walimy go do 101. Ma jeden, więc spierdzielaj, chłopie. Za $80, jeszcze znam 109, ale zobaczmy, co ta pani w tym fajnym stroju kąpielowym, ona chyba w bieliźnie, moi drodzy, przyszła, to raczej nie jest strój kąpielowy. No ewidentnie, słuchajcie, jak dla mnie, to nie jest strój kąpielowy, w ogóle na bosaka przyszła, no bardzo ciekawe, że z samochodu na bosaka wysiadła, no okej. Ciekawa sprawa, powiem wam szczerze, ale fajna bielizna, nie ma co, tylko kolor jaki. O, jeszcze się kolejne pozwolniały. Też jeden dzień, serio? No to przepraszam, ale jak jeden dzień, to pani musi poczekać. Trudno. Czekamy. Nie ma. Jeden dzień. Trzeba było 3 dni zamówić, droga pani. Ja tutaj w pocie czoła biznes rozwijam, żeby tutaj kolejny apartament dla klientów zrobić, a pani sobie chce jeden dzień. Także pani sobie poczeka i zaraz pani dostanie inny pokój. Niestety, nie ma, zmiłuj. A czy ja nie miałem jakiejś pościeli czasem przy sobie? Teraz tak się zastanawiam, czy jakiejś pościeli nie miałem.
Patrzcie, nie ma parówki, widzowie. Nie ma parówki za drzwiami. No ta pokojówka za szybka to nie jest, ale... Mogłaby szybciej pracować. No, zamiataj. Dobra, zamiatasz, to zrób tą pościel, proszę. Mam nadzieję, że zrobisz, bo... Halo, pościel! Obito! Kurw. Zapiał. Kur zapiał, no. Co za kobita, nie chcę kurde pościeli wymienić. No przecież, żebym ja za nią pracował, aż się z wrażenia zgubiłem. Łazi to kurde po hotelu. Panoszy mi się. A pościeli nie ma komu wymienić. No tak, a tu była czysta pościel, patrzcie. Tylko nie mogę jej wziąć, bo nie wiem dlaczego nie mogę. Nie wiem, zależała się w tej pralce, widzowie, czy co? A, i ona może wziąć, okej. Okay. To może ona coś tam gdzieś wymieni. Tylko ja nie rozumiem, dlaczego ona może wziąć moją pościel, a ja jej pościeli nie mogę. Jesteście właśnie tego świadkami. Tak to działa, widzowie. Nie można. Pościel to pościel, pralka to pralka, nie? To nieważne, kto wrzucił. To nie powinno tak być, moim zdaniem, słuchajcie. Ja rozumiem, że to chodzi o to, żeby może sobie ludzie nie podbierali, ale... No przecież to nie ma znaczenia, no. Oni algorytmowo przecież mieli, jak to zrobić, żeby te pościele... Tu. Dobra, no to... To chyba pokój mamy gotowy. To jest 109. Zresztą będzie... Ojejcu, jaka kolejka się ustawiła, widzowie, moi drodzy. No widzi pani, no jakby pani zdanie zmieniła i chciała więcej nocy, to ja bym... O, są trzy noce, proszę bardzo, 101, moi drodzy. I już jesteśmy zarobieni. Została nam jeszcze jedna noc, no to 106. I zostaje nam 107 jeszcze do ogarnięcia. Już zobaczcie, tysiączek na koncie. Można w zasadzie dostawę zamawiać, bo jeszcze będzie nas jedna czekała przygoda. Także moi drodzy, łóżko, bo nie chcę brać z tamtego pokoju. Pamiętam, że szafka nocna, no i potem co za tym idzie, wszystkie meble, czyli stolik, kanapa i chyba na więcej nam już nie starczy. Nawet na to nam nie starczy, bo 1100 nie mamy, także sofa musi jeszcze poczekać, moi drodzy. Telewizor też musi poczekać, router pamiętam, że mam. Tą klimę to nie wiem, gdzieś tam wiatrak był. Światło, 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 elit. I jeszcze mamy koło 100 dolarów, no to barek może zwykły damy, zobaczymy. Dobra, zostawmy to. Zamawiamy tak jak jest. O, już ktoś tu przyszedł. Dzień dobry, pani, wieczór, znaczy się 107. No wie pani co? Nie wiem, co ta moja sprzątaczka tutaj robi. No. Ja tu zaziewany, kurde, i muszę, widzowie, sprzątać, bo ona, nie wiem, jakoś się obija. I tutaj nie ma czasu na... A, już na pamięć znam, gdzie te śmieci są rzucane. W ogóle to jest masakra, ten pokój, wam powiem szczerze. To jest tylko trzeci level, najmniej płatny. Też musiałbym się za niego wziąć, chociaż słuchajcie, te... O, wzięła pościel, ogarnęła. Super. Słuchajcie, musiałbym, moi drodzy, w tym pokoju chociaż wymienić tę łazienkę, no bo to też byłoby o wiele... O, trzy noce, fajnie. Byłoby o wiele fajniej, wiecie. I zobaczcie to. A nie, dostawa zdążyła dojechać, okej. Okay. Byłoby, moi drodzy, o wiele fajniej, gdybyśmy mieli właśnie taką możliwość, no, żeby więcej zarabiać. Dobrze, wiecie co, no to co, ja do spania idę, co ja tu będę. Wszystko pozajmowane, to trzeba się przekimać, bo i tak nic nie zrobimy. I od nowego rana, skoro na świt, drogi widzu, będziemy dalej urządzali ten nasz apartament, ale ja go nie będę, słuchajcie, wynajmował dopóty. Znaczy w zasadzie, wiecie, no może on już na siebie zarobić nawet po niższej stawce, tak na upartego, nie? Bo dlaczego ja mam tutaj marnować pokój, który może już na siebie zarobić? Nawet jeśli zarobi mniej, to może na siebie zarobić. Dobra, jaki tam był schemat? To chyba to łóżko było wtedy według schematu tutaj. Widziała, to jest 70 za dobę, to tak za korzystne to nie jest. Może podlecimy trochę wyżej. Zobaczmy, co my tu mamy za sprzęty. No ale dupa jasia, jak my nie mamy, słuchajcie. A nawet szafki pod telewizor nie mamy. Ach. Router. Słuchajcie, my nawet szafki pod telewizor nie mamy. Także co ja tu chcę awansować? I więcej chyba nie ma co tu dać. No jest jakaś waza. Stolik, lampę możemy walnąć.
Dobra, jest poziom trzeci, $105 za noc. To już nie jest źle, dobra. I no to tak zasadniczo, jak sofę wstawimy gdzieś tam, myślę, że tyle miejsca jej starczy. Też za dużo kasy nie mamy, na sofę na razie nie mamy kasy, możemy... Czyli jeszcze, słuchajcie, $1000 tu będzie potrzebne, bo telewizor, szafka pod telewizor, jeszcze sporo, sporo rzeczy. No dobra, spróbujmy tą wazę tu wstawić. Druga waza to co, na ziemi? A niech se stoi na ziemi. Jak może stać na ziemi, to niech stoi na ziemi. Chociaż mogło być odwrotnie, ale... I słuchajcie, kwiatek też może na ziemi stać. W sumie może stać, a może stać w tej wazie? Nie może. Musi stać obok wazy. No to niech sobie stoi obok wazy. Chociaż niewiele nam to zmieniło, bo jeszcze stawki nam to nie podniosło. Także jeszcze musimy... A, łazienkę mamy już ogarniętą. Dobra, kibelek rozumiem jest za drzwiami. Super. Tak teraz pomyślałem, że jak tak te kibelki za drzwiami robię, ktoś będzie drzwi otwierał do łazienki i ten, kto tam siedzi, będzie miał przyciśnięte palce u nóg. I 108 nam się zwolniła. Pan poczeka, bo oczywiście ta sprzątaczka, to ja nie wiem, co ona robi, a hot dogi leżą, a ona, nie wiem, coś się nie garnie do roboty. Dzyn, tak, tak, i zaraz będzie mi ziewał. Gagatek pani tu pozamiata. Pościel ogarnięta? Nie ogarnięta, bo jak żeby inaczej. A jeszcze o, ta jest fajna, widzowie. No, stąd mogłem wziąć oczywiście łóżko, tylko tak jak... Ej, ale nam teraz gwiazdka poskoczyła do góry, czyli zaraz mamy 3 gwiazdki. Ta jest fajna. Słuchajcie, nam ładnie gwiazdka podskoczyła. Teraz nawet nie zwróciłem uwagi, kiedy ta dwójka podskoczyła. Czyli przypuszczam, że jak urządzimy ten apartament na full, to moi drodzy, będziemy mieli hotel... trzygwiazdkowy. Czyli się nam odblokują te jakieś luksusowe rzeczy typu tam jacuzzi. Tylko czy to coś daje? To chyba coś daje na całą skalę hotelu, ale czy to daje na ceny za pokój? No bo jeśli, słuchajcie, pokój i tak już mamy na 5 gwiazdek rozwinięty, bo ja się domyślam, że może gwiazdki hotelu też wpływają jakoś na tą cenę. No nie wiem. Nie wiem, no tak jakby na razie się, słuchajcie, domyślam, no bo nie mam zdania. Zostaje na razie. Wy nie piszcie, jak wiecie, to proszę nie piszcie w komentarzach. Zostawcie mnie w tej niepewności. Niech się juken pruken trochę pogłowi. Gagatek jeden. No, ta już tutaj łazi za mną. Słuchajcie, może jej się podobam, że tak za mną chodzi. 108. Trzy noce. Mogłem na 105. No dobra, są dwie noce. 105. Aha, bo ja 105 właśnie wynająłem. No dobra, no ale to zobaczcie, no to okej, okay, no to te dwa dni będę musiał akurat kasę na... Słuchajcie, te dwa dni będę musiał akurat zdobyć kasę na dokończenie urządzania 105. Idealnie, moi drodzy, idealnie. To my zrobimy, moi drodzy, tak, że ja sobie te dwie noce, kiedy oni tam będą... Znaczy te dwie doby, tak, kiedy ten klient będzie miał zajęty ten pokój, to ja to przelecę, tutaj poogarniam wszystko, zobaczymy, ile kasy wpadnie. Wam pokażę efekt, no jak po skończonym czasie, kiedy klient wyjdzie i będziemy dalej to urządzali. No więc myślę, że na pewno będziemy malowali ściany, na pewno jakieś tam mebelki typu sofa, telewizor i szafkę na telewizor. Ty, Putin tu szedł, ludzie. Nie mówcie, że Putin u mnie nocował. Ty, chłopie, ja cię nie lubię, ty powinieneś łeb dostać, chłopie. Ty, no Putin. Ludzie, Putin. Ty, Władimir. Ty z kochanką żeś przyjechał. No taki podobny trochę jesteś. No nie, że tak w 100%, ale tak na pierwszy rzut oka, a ty to jesteś fajna w tych. A to oni na dziabanie sobie przyjechali. Tylko tak, że niby wiecie, jeden z drugim wraca, każdy do swojego auta. Ładnie to tak żonę zdradzać i męża. No ładnie. Ale mnie w biznesowym hotelu nic już nie zdziwi, zresztą mnie to nie interesuje, ja tu mam zarabiać, niech się dymają. Niech się dymają, jak im tak dobrze. O, dwa kolejne pokoje się zwolniły. No i widzicie, trzeba pomóc naszej sprzątaczce, bo jeżeli my chcemy szybko jeszcze tu kogoś domeldować, czyli szybko zarobić kasę, to tak będę to, moi drodzy, robił. No ale to już zobaczycie sobie po prostu efekt. Efekt po, że tak powiem. Możecie obstawiać w komentarzach, jak wznowię nagranie po tych dwóch dniach, ile będzie kasy na koncie. Czy dobijemy do 2500 na przykład dolców? Czy jest taka szansa? Według mnie chyba nie. Ale zobaczymy.
No i będziemy oczywiście urządzali, moi drodzy, ten pokój, który mamy do urządzenia. No, już tu widzicie, klient przyszedł, więc dobrze, że się wziąłem za robotę. Gdzie jest ta sprzątaczka, kurde? Gamoniowata. Dzyn, no dobrze, panie szanowny, no widzi pan. Mam gamoniowatą sprzątaczkę, która nie sprząta, no. Tak jak w tym tekście. Jest straż, ale nie gasi. Syna nie ma w domu. Straż jest, ale nie gasi, no. Także jest sprzątaczka, ale nie sprząta. Znaczy, ale chociaż wór wzięła ze śmieciami. Nie, nie wzięła, no widzicie. Nawet wora ze śmieciami nie wzięła. No i weź tu z taką babą. Ona już se robotę kończy. A ja mam za nią robotę robić. No ludzie kochani, no przecież zlitujcie się. Kościel wypiorę. Pan poczeka chwilę. Pieniądze bierze. Moje pieniądze z renty. A robić to nie ma komu. Dobra, moi drodzy, ja to słuchajcie, ogarnę i widzimy się zaraz na urządzaniu drugiego apartamentu, gdzie nam pewnie te trzy gwiazdki wbiją i się przekonamy, moi drodzy, co da to, że wbijemy trzecią gwiazdkę naszego hotelu. Także, drogi widzu, koniecznie oglądaj do końca, zostań ze mną do końca, jeszcze się nie rozstajemy. Ja tylko robię na chwilę pauzę, ażeby tutaj te dwie dniówki przelecieć i widzimy się za chwileczkę. Dobra, moi drodzy, jeszcze nie minęły te dni, ale jest sytuacja, którą się z wami podzielę. Przyjechały, jak widzicie, dwa busy. Jeden wyjeżdża, drugi wyjeżdża za nim. Też nie wiem, gdzie on tam jedzie. Słuchajcie, dzisiaj mamy dwie pokojówki. Nie, dziwnie jedzie ten bus. W każdym razie, słuchajcie, dzisiaj do pracy przyjechały dwie pokojówki. Ja nic nie zmieniałem. Jakby kogoś dziwiło, że mi kasy ubyło, to właśnie odebrałem dostawę, moi drodzy, z tym, co trzeba. Ciekawe, po co dwie pokojówki, jak wszystkie pokoje pozajmowane. Gdzie te kobity w ogóle poszły? Chyba, że to jakieś, nie wiem, ona tutaj, tam idzie jedna. Mamy dwie pokojówki, widzowie. Jakby, co one tu robią? Czemu dwie? Nie rozumiem, ja dwóch nie zatrudniałem. Przecież tu jest jakiś błąd. To jest ewidentnie, mamy jeszcze za to zapłacić. Zobaczcie, no mamy ewidentnie zatrudnioną jedną pokojówkę. Prawda? No ewidentnie jest jedna. Ja zamówiłem w tej dostawie, zresztą w ekwipunku wam pokażę, więc ten pokój już będziemy też ogarniali, no bo zostają nam właściwie tylko kolory ścian do zamówienia i na to musimy zarobić. To chyba najwięcej będzie nas kosztowało, bo jest sofa, szafka pod telewizor. Telewizor, z tego co pamiętam, to barek też by trzeba chyba ogarnąć. Ktoś się zwolni? Nikt nie chce się zwolnić. No dobrze, moi drodzy, to jeszcze jedną dniówkę muszę przelecieć w takim razie, bo widzę, że tutaj niewiele zdziałamy z tym pokojem, a pokój za 105 dolców, no to nie jest wcale satysfakcjonujący, tak? Bo on jest za 105 dolarów, ta trójka, znaczy 105 na trzecim levelu. Jeżeli zrobimy pewnie piąty level, no to myślę, że będzie tak samo, 175. No i zobaczcie, te pokoje będą już nam szły i już tutaj jakby nam się skończą jakieś możliwości. Czy oni tylko na spacery chodzą? Nie ma tu niczego do roboty. On coś porobił, halo. Już. Wszyscy pobrali. I to jest właśnie taki moment, chciałem wam go też pokazać. Taki moment, w którym no po prostu ty nie masz co robić, bo ja... I tutaj warto sobie tą pracę, to, tak bym powiedział, takiego protipa, że zobaczcie, mija dniówka, w której tylko czekacie, aż ona minie. Więc z czasem ten szybko mijający czas się przydaje. Ale ja na przykład w takich chwilach, gdzie mamy zajęte wszystkie pokoje, no byłbym za tym, żeby urządzać jeden pokój, czyli ten pokój, który urządzasz, żeby go po prostu w żaden sposób nie... Gdzie też zamknięte? Żeby go nie wynajmować, tylko jednak, żeby sobie pozwolić na to, żeby jednak go urządzać i wtedy masz co robić i się nie nudzisz. No mam nadzieję, że któryś z tych panów albo pani, a to są może dwie panie, nie wiem, czy to jest pan czy pani, tak jakoś ciężko rozpoznać i też przechodzi przez drzwi, no mogło być to lepiej troszkę zrobione, no ale dobra, to już się nie czepiajmy. Czy ktoś się zechce wymeldować, czy ja mam znowu tego gagatka do spania puścić? No i widzicie, no pokojówka chodzi, sama nie wie, czego chce. Ale czemu mi dwie dzisiaj przyjechały pokojówki, to ja nie wiem, tylko pytanie, gdzie jest druga? Widzieliście, dwa busy wchodziły, tylko tak jakby nie umiem wam teraz, no dobrze, może gdzieś będą obok siebie szły i się mijały i zobaczyć. O, widzicie, są, proszę, jedna idzie, druga idzie. Czemu są dwie pokojówki, jak zatrudniałem jedną? Widzicie, są dwie. Możemy zobaczyć, czy to nie jest jakiś bug, czy obie wyglądają tak samo. Halo, może się pani pokazać? Nie, no ewidentnie jest inna. Ewidentnie jest inna. Także nie rozumiem tego, nie? Czemu mamy dwie pokojówki? Czy to jakby gratis jedną dostaliśmy? Nie wiem. Może, o, ktoś jedzie, ale
Ktoś jedzie, ale jak ja mam... A, tutaj znaczy, że się pokój zwolnił. To też jest ciekawe, że klienci przyjeżdżają wtedy, jak się zwalnia pokój. 105, tylko że na 105 to my mamy działać, a nie... No, słuchajcie, w 105 to my tu mamy działać, moi drodzy, a nie... A nie kogoś tutaj nocować. Zobaczmy, ile nam się stawka zmieni, bo 105 mnie nie satysfakcjonuje. Na razie się nic nie zmienia. Telewizor może jest dość istotnym narzędziem. Też się nic nie zmienia. No, będzie trzeba malować ściany. No, teraz się pewnie zmieni. O jery, tam jest jakiś bałagan, czekajcie. Dobra, coś się zmieniło, 140. Jeżeli ktoś by chciał jedną noc, to ja wam powiem, że z chęcią bym, słuchajcie, z chęcią bym kogoś na tę jedną noc tutaj przekimał, żeby podbić kasę za te 140 tamtych dolców. To z chęcią bym, powiem wam szczerze, kogoś tu przekimał za 140 dolców, żeby podbić kasę, bo zobaczcie, ile nam jeszcze brakuje. Tam niech ona sobie zamiata, ja już te śmieci pozbieram. Bo nam bardzo dużo, moi drodzy, brakuje jeszcze na te... Ciekawe, że w apartamencie, kurczę, nie zostawiają ludzie gimeli. Dobra, już pozamiatam też. Niech chociaż pościel przyniesie, kurde. Jak są dwie, mają co robić. Dobra. A, znowu źle poszedłem. Dobra. Tu jeszcze coś tam, co tam jeszcze stał, chyba ten barek. Ale myślę, że głównie będzie wpływało na tą... No, zaczyna się. Super. Głównie na tą cenę to będzie wpływało malowanie. Słuchajcie, jakby ta babka była... W ogóle jedną wziąłem bez sprzątania. Ile ona jest? Dwie noce. 101 się zwolniła. W ogóle dużo się pozwalniało, a 101 jakby była posprzątana. No dobrze, że są dwie pokojówki. To może oni jakoś to tak automatycznie, słuchajcie, robią, że jakby wiedzą, że dzisiaj będzie natłok, bo się wszystkie pokoje pozwalniają. To akurat tak się nam fajnie, zobaczcie, złożyło, że się jakby cztery pokoje naraz zwolniły. Tylko ten gagatek już ziewa i to jest niestety minusem. Ale ja bym kogoś tu chociaż dał, bo wiecie, chcę nabić jak najszybciej kasę, a mam minus 90, czyli te pokojówki jednak nie były za darmo. Dobra, dawaj tutaj pościel, kobito. Musisz na siebie zarobić. Już klientów meldujemy, bo tutaj jesteśmy na minusie. Pierwszy raz w ogóle w historii, słuchajcie, weszliśmy na minus. To jak dwie noce, to trzeba kasę trzepać i teraz ktoś jest na trzy noce. No na trzy noce to wiecie co? Tylko 106. Chwilę pan poczeka. Kurczę, nie chciałbym znowu trzech nocy, chociaż wiecie, zarobiłbym te potrzebne pieniądze, ale bym musiał znowu czekać. Nie wiem, czy ja chcę tak czekać, bo znowu bym musiał was spauzować, moi drodzy, na chwilę. Nie wiem, może tak by warto było zrobić, dać gościa do tego pokoju. Już niech ten pokój, słuchajcie, na siebie zarobi. No bo mieć, a nie mieć, słuchajcie, 140 dolarów razy 3. No to już się robi fajna kasa, nie? Będziemy mieli na... Wiecie, będziemy mieli na malowanie, które nie jest tanie. Dobra, moi drodzy, zatrudniam go. Znaczy, zatrudniam. Dobra. To wy jeszcze chwilę poczekacie, drodzy widzowie. Ja przynajmniej będę... O, zobaczcie, kasa już leci, także będziemy mieli na farby. Trudno, 3 dni jeszcze trzeba poczekać. No, czasem trzeba, wiecie, rozsądne decyzje podejmować, szczególnie jak jesteśmy na minusie. Ja sobie tu poogarniam te pokoje, pomogę tym pokojówkom, prześpię tego gagatka, albo niech one same pracują, co ja będę za nie robił, idę spać. Jestem w końcu szefem, nie? Widzowie, należy mi się. Jestem szefem, śpię na jakiejś dziwnej pryczy w jakimś dziwnym lochu, ale to się wytnie. W ogóle to jest dla mnie dziwne, że ja nie mam jakby możliwości zrobienia sobie pokoju właściciela dyrektora, no ale dobra. Widocznie, słuchajcie, kiepski ze mnie ojciec dyrektor. Prowadzący. Dobra. No to cóż, to przelecimy te 3 dni. No ja bym wolał te 2000 mieć już uzbierane, bo tam jeszcze może jakiś obraz będzie trzeba kupić, na pewno malowanie. Zobaczymy ten barek. Na pewno na alkohol. On tam też coś dużo daje, także... No zobaczcie, dzisiaj jedzie tylko jedna pokojówka. A dodaliśmy trochę, dosłownie nam ociupinkę, odrobinkę brakuje do 3 gwiazdek. Także jeszcze warto... Warto, widzu, żebyś został lub została, droga widzko, do końca i poczekać warto tą chwilę, bo zobaczymy, co się stanie, jak te 3 gwiazdki zostaną wbite. Także widzimy się, moi drodzy, dosłownie za chwileczkę.
No dobra, moi drodzy, za chwilę powinien ten nasz fagas opuścić pokój. No mamy 1300, jedna gwiazdka nam, słuchajcie, spadła, znaczy ławka. A to z tego względu, moi drodzy, że coś tam kogoś wpuściłem nie do końca czystego pokoju. Przypomnijmy sobie, no chyba tylko malowanie było nam potrzebne, bo wszystko w tym pokoju na razie jest. Nie chciałbym wybiegać. Z tego, co tylko pamiętam, to chyba ta szafka jedynie na drinki. No ona może tu nabić, no to wtedy też możemy sobie pudełko na razie kupić, żeby uzupełnić. No i reszta to były chyba farby. Nie podjąłem decyzji, na jaki kolor maluję, bo nie zacząłem malować, więc podejmę tą decyzję teraz. Już sobie zamówionko złożymy. Myślę, kochani, że na niebiesko spróbujemy. Chociaż ten pomarańcz się sprawdził, a może apartamenty powinny być pomarańczowe lub czerwone, żeby to fitowało. No nie wiem, ale spróbujmy ten niebieski. 6 pamiętam, że było za mało, natomiast na więcej nam nie starczy kasy. No już jesteśmy z kasy spukani, 70 dolców tylko zostało, pozostanie nic innego jak tylko pierdyknąć w dzwonek. A może ten dzwonek popędza do roboty te sprzątaczki, ja nie wiem, widzowie, teraz tak się zastanawiam. Nic, gościu niech opuszcza pokój i robimy. Robimy, remontujemy, żeby było, ale to też wielkiej różnicy nie będzie, bo będzie raptem, no nie no, $35 więcej, no to jakby nie patrzeć, coś tam więcej będzie. Moi drodzy, w przyszłym odcinku, kolejnym odcinku, no myślę, że fajnie by było zrobić takie coś bardziej szalonego i w jednym odcinku odblokować dwa kolejne pokoje, może dwa kolejne po $750, albo jeden ten tańszy, drugi za 750, tylko ja nie wiem, tak jak mówię, czy chciałbym na razie te tańsze, no może one tam coś kasy zarabiają, no... Pod warunkiem, że są na czwartym levelu, to jest to jeszcze sens, ma jakiś. Tylko też pytanie, jak kupujemy droższe rzeczy, ile jednak tych nocy ludzie muszą tu spędzić, żeby to się zwróciło, nie? Bo to trzeba, nawet tu w sklepie sobie można zobaczyć, patrzcie, łóżko jest o $100 droższe, czyli no przynajmniej jedną noc, znaczy jedną noc, to nie jest, nie, to nie tak, bo jeżeli byśmy mieli za nockę powiedzmy $60, a dostaniemy 80, to jest $20 różnicy w cenie za noc, a $20 to jest 5 nocy, żeby te $100 różnicy w cenie łóżka się... Znaczy mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. No 5 nocy samo łóżko by się zwracało, a co dopiero inne jakieś tam rzeczy. Także no właśnie, z tymi drobnymi pokojami to też tak... Tak wiecie. Tak średnio. Dobra, czekamy. Już powinien Gostek opuszczać pokój, bo przyjechał przecież na 2 dni. Nie, no były 3 dni, no ale 2 już minęły. Więc dziś pokój powinien już opuszczać. No nie chcemy go tam wywalać z tego pokoju. Zajrzyjmy przez okno, czy tam, no ściany zdecydowanie trzeba pomalować. Oby chociaż ten 5. level wszedł, tu nie ma więcej okna. No nic, nie zajrzymy, zamknięte. Halo, już bym mógł pan opuścić pokój, bym był wdzięczny, bo ja spać chcę iść, będę ziewał zaraz, proszę pana. Halo, proszę pana, w pokoju 105. Panu kliencie szanowny, ja tutaj spać zaraz będę chciał iść, będę ziewał. Proszę się pospieszyć, tak, z tym opuszczaniem tego pokoju, bo ja będę ziewał. Straszenie ludzi, nie? Proszę się pospieszyć, bo będę ziewał. No nic, to sobie przez okno zajrzymy od zewnątrz. Nie mamy wyjścia. No, malowanie, w zasadzie malowanie, bo z mebli to tylko ten alkohol jedynie. Tak to tu wszystko jest, no można by się uprzeć coś, jakiś obrazek powiesić czy coś, jakby troszkę brakowało, ale myślę, że nie powinno. No i zaraz wbijamy 3 gwiazdki. I teraz tak, moi drodzy, no ja bym się spodziewał, że skoro mamy te 100 na 100 tych łapek w górę, to oczekiwałbym, że teraz poziom naszego... jakby level trudności wzrośnie i powinniśmy mieć więcej do zdobycia, nie wiem, 250 na przykład łapek, które musimy zdobyć. No tak bym tego, moi drodzy, oczekiwał, nie? A tutaj nie ma. O, zobaczcie, 101 się zwolniła, więc może ją szybko ogarniemy, bo na niej będzie jakaś kasa. A jest szansa, że jakiś klient się pojawi. Pewnie pokojówka już robotę skończyła, bo ma to w nosie. Po co pracować, jak można się obijać? Więc jak zwykle szef robi wszystko za pokojówkę. Życie, moi drodzy. Nie jak w Madrycie. To nie jest życie jak w Madrycie. No jednak śmiecą w tych apartamentach też. No myślałem, że tu kulturalniejsi ludzie przyjeżdżają. No ja nie wiem, czy...
alkohol im uzupełniać. Jedzie ktoś? Nie, to odjeżdża. Chyba, że przyjechał. Chyba ktoś przyjechał, widzowie. O, a pani czemu nie pracuje? Proszę szybko pościel wymieniać. Raz, raz, po skokach, droga pani. Nie mam przy sobie czystej pościeli. Szkoda, że właśnie mówię, z tymi pościelami nie jest to tak zrobione, że powinien być jakiś regał z pościelami i byśmy po prostu szybko mogli wymieniać, a prać te, które no były... No nie wiem, tego nie rozumiem, dlaczego z pościelami jest to tak kijowo zrobione. Jak widzicie te opcje, o których widzowie pisaliście w komentarzach, z dwoma łóżkami, że można przekładać pościele, to nie działa. Aha, czyli jednak nikt nie przyjechał. Dobra, to ja idę spać. No trudno, gagatek śpi, to już nikogo nie zamelduje, a przynajmniej ten gościu mi opuści pokój. Czy nie będę $0 na koncie, zajebiście. Za co ja tej kobiecie płacę, to ja nie wiem. Naprawdę, moi drodzy, ja nie wiem, za co ja jej płacę. Płacę jej chyba tylko za to, że chodzi po hotelu i ładnie wygląda. Czy pachnie, to nie wiem, nie wąchałem. Może tylko za to jej płacę, że wygląda. Trochę słabo, nie? Dobra, 101 gotowa do wynajęcia, pościel kobitka wymieniła, więc okej. I teraz gościu 105 nam zwalnia i możemy działać. I możemy działać, także jeszcze bym dokupił tych farb, bo 6 to na pewno, o już ktoś jedzie wynająć, oby na 3 dni. Bo ja bym chciał jeszcze z 3 farby, moi drodzy, bym chciał, no 3? 2 przynajmniej. 2. No a co do tego salonu, no to później zaryzykujemy z kwestią ewentualnego, moi drodzy, ryzyka, że sofę wstawić. Nie wiem jeszcze, czy da się sofę tu wstawić, czy się nie da. No nie mam nic przy sobie, no nie wiem, przecież nie barek na alkohol. Także to nie. A może napełnimy, jak ktoś by na 3 dni przyjechał do tego pokoju, to może żeby był super zadowolony, ale łapki mi już wróciły, więc fajnie. Dwa kartony kupiłem, to jeden mogę tutaj dać, drugi do drugiego. Pięknie to wygląda, słuchajcie, 101 pokój. Idzie klient, mam nadzieję, że na 3 dni, bo mam znów $0. O, w garniturku to pewnie będzie chciał apartament na 3 dni. No pięknie, jak na życzenie, widzowie, widzicie. Wszystko, czego tylko dotknę, to staje się złotem. Także w myśl tej Midasowej zasady mogę jeszcze 2, chyba były niebieskie, jak dobrze pamiętam. Mogę 2 domówić i coś miałem jeszcze kupić, tylko szafkę kupowałem na alkohol. Drugiego stolika raczej nocnego nie ma sensu. Myślę, że tak nam na razie wystarczy. Dobra, koleżko, to opuszczaj ten pokój, już wystarczy tego siedzenia w tym pokoju 105. Ja tu apartament urządzam, bo my musimy, moi drodzy, wbić ten 3. 3-gwiazdkowy hotel będzie. No nie jest tu za dużo gwiazdek, zresztą jakbyś tak spojrzeć z zewnątrz, to ten hotel wygląda raczej na 1 gwiazdkę, moi drodzy, niż na 3. Jedzie dostawa, zapomniałem o niej już. Ciągle zapominam o tym gościu z tego Isuzu, bo on kurde tak mógłby podjechać, słuchajcie, po tutaj, wycofać albo wiecie, zatrąbić. To ten baran jedzie tam nie wiadomo po co. To jest tak źle zrobione. Ja myślę, że muszę chyba nagrać taki odcinek, w którym wskażę dokładnie błędy, które... No są troszkę irytujące, to jest niby szczegół, ale wiecie, w momencie, kiedy by stał ten bus od sprzątaczek, tak, od pokojówek, to ten Iveco nie przejedzie, więc jakby nie odbierzecie towaru, no, no nie powinno tak być, moi drodzy, no nie powinno. Zwolnił się w końcu ten pokój, czy nie? Chłopie, ile ty tam siedzisz? Ty tam w ogóle żyjesz? Wynocha z tego pokoju. Na 2 dni miałeś być. Ej, no chyba gościu oszukuje, coś tu jest nie tak. Gościu miał być na 2 dni w pokoju, nie, no niby 3 dni, okej. Okay. Może mi się coś tutaj przestawiło w mojej łepetynie. Czekam i czekam, aż gościu z tego pokoju wyjdzie. Widzowie czekają, a gościu siedzi i siedzi, zadowolony. Już, wylaz. Do widzenia panu. Już, wystarczy. Nie wiem, prąd panu zaraz tam wyłączę. Awaria prądu, proszę pana. 107 się zwolniła. Może chociaż coś porobię, żeby się nie nudzić, bo moi drodzy, zaraz tu na łeb dostanę. Czekam i czekam. Naprawdę, no ile tu można czekać? Chłopie, wynocha już mi stąd. Tutaj z widzami będziemy malowali wszyscy razem, już. Puk, puk. Puk, puk. Jest tam kto? Nie odzywa się chłop. No, w następnym odcinku może wykupimy jakieś na górze, chociaż nie, no tak, jeżeli byśmy chcieli. Chociaż nie, średni pokój, czekajcie, gdzie był ten średni pokój? Tutaj gdzieś był. Średni w sensie, no rozumiem, no bo skoro za 500 jest normalny, za 1000 jest... apartament duży, no to za 750 mówię średni, no tak to według ceny gdybam, że to zależy od rozmiaru. Tu mam jeszcze jeden apartament, no fajnie by było jeszcze jeden apartament.
wykupić. I tu jeszcze chyba jest jeden apartament też. No to zobaczcie to te apartamenty, jak będzie, jeszcze mamy dwa apartamenty na dole, to to już kasa zacznie wtedy lecieć. Ale nie chcę tego robić od razu. To zrobimy sobie challenge na następny odcinek. Ktoś tu idzie, tylko mam nadzieję, że gościu nie idzie do tego pokoju. Dobra, to tylko 107 nie jest, nie jest, dobra. A co jest ze 107? Gdzie jest ta 107? Co tu jest, że ta kobita znowu nie posprzątała? Jak ja mam zarabiać, jak ona nie sprząta? Pieniądze bierze, kurde. A nie robi nic. Tutaj alkoholi nie będziemy dawali, bo to tam się nie opłaca, a szafka stoi tylko po to, żeby podbijać poziom pokoju. Moi drodzy, bo jak tą szafkę stąd weźmiemy, to... O, proszę, pościel przyniosła. No to dobrze, to mi się podoba. Pozamiatała też, to możemy klienta w takim razie zameldować, jakieś pieniądze przytulić. Przytulamy pieniądze, no $60 tylko za nockę, to jest najgorszy pokój. Ale nic z nim, moi drodzy, nie zrobimy. No czekam na tą 105, ale się coś doczekać nie mogę. Dzyn, dzyn. Trzeba zadzwonić na tego klienta, kurde, dzwonkiem, żeby wylazł z tego pokoju. Nie no, widzowie, ja się nie mogę doczekać. Coś tu się albo zbugowało, albo mi się w głowie zbugowało, nie? Jest bardzo prawdopodobne, że mi się coś w mojej głowie zbugowało i przeliczyłem źle dni. O, idzie? Wylazł, dobra, jest, brawo, dzięki gościu, żeś w końcu wylazł. No i super. Ale żeś chleb zostawił, ty świnio jedna, ty. Co on zrobił? Patrzcie, takiego czegoś to jeszcze nie widziałem, nie? Zobaczcie te poduszki. Obsrał wszystko, nie? Chcecie czegoś? Ja się może nie przyglądałem tym pościelom z bliska. Pierwszy raz się przyglądam, ale... No to już wam powiem szczerze... No tak, no właśnie, tego mi brakowało. A ja tu teraz mam pracować. Odezwała się nasza królewna śpiąca. Słuchajcie, ten barek może tu wstawimy, albo tu. Tam w sumie nie wiem, będziemy urządzali to później. Ale trochę nam, kurczę, brakuje. A, bo to trzeba inaczej, zapomniałem. Ciągle mi się myli. Nie wiem, jak to wyjdzie, moi drodzy, czy nam starczy. Jeszcze jest lewe. O, to słabo idzie. Moi drodzy, to nie jest tak kolorowo. Jeszcze nam brakuje raz, dwa, trzy, czterech fragmentów nam jeszcze, moi drodzy, brakuje. Gdzie kasy na to nie mamy? Cztery fragmenty do pomalowania. A niech kobita sprząta, ja nie... A, dobrze, dobrze by było zapisać, bo tutaj też tak, wiecie, czasem się różne rzeczy dzieją, a jeszcze nie zapisywałem. To coś tu jeszcze by trzeba wstawić, moi drodzy. Może faktycznie drugą szafkę do... Bo to malowanie nam nie zapewni piątego poziomu na bank. Może drugi fotel? Muszę się zastanowić. Dobra, niech kobita sprząta, ja się zastanowię. No, czyli muszę się przespać. O, to jeszcze łazience jest minęła. Dobra, niech sprząta, zobaczymy. Ocenimy ją później. Trudno, nie wynajmujemy tego nikomu na razie. Idę tego hrabie śpiącego, kurczę, uśpić. No to cóż, moi drodzy, jeszcze musimy chwilę poczekać. Nic z tym nie zrobimy. Ale 108 nam się zwolniła. Więc może ona nam pomoże zarobić. Czekajcie, już nic nie widzę. Przez tego, kurde, księcia śpiącego. Królewna śpiąca, kurde, jedna. Musi ziewać mi tu. Mnie to tak drzaźni w sobie. To jego ziewanie, to... odgłosy, kurde. Tak, tak, tak. Mówiłem w poprzednim odcinku, że chyba zacznę, słuchajcie, odcinki zaczynać od tego i kończyć. Od tego odgłosu jego ziewania, nie? Naprawdę. Dobra, no to może wezmę, jak idę spać, to może wezmę się, ogarnę tą pościel. To widzę, że pościele wszystkie są takie zaświnione. Dziwnie to wygląda, bo powiem wam szczerze, też sobie jakoś nie wyobrażam. Mam nadzieję, że ona tu ogarnie. Żeby to tak, taki bajzel po sobie zostawiać. Co, nikt nie idzie, to możemy iść spać, tak? Dobra, nikt nie idzie. O pierdziele, idę spać. Niech ona ogarnie ten pokój. No nic, moi drodzy, to ja jeszcze na chwilę muszę spauzować, żebyście poczekali chwilę do tego levelu trzygwiazdkowego, dorobić trochę kasy i moi drodzy, wbijamy ten trzygwiazdkowy. No myślę, że na to warto poczekać, żeby zobaczyć, co się stanie. Ja dlatego też nie przerywam. Nie przerywam. Albo zrobimy to w następnym odcinku. O, może was to by zachęciło, żeby następny odcinek obejrzeć, moi drodzy. Może tak byśmy zrobili, bo ja tu myślę, żebym musiał troszkę jeszcze kasy uciułać. Te 1000 minimum, bo oprócz... Wydaje mi się, słuchajcie, że oprócz malowania tam jeszcze coś by weszło w grę. I co, i ta kobita w końcu tu nie ogarnęła, tak? A, bo to pościel to ja.
Pościel to ja miałem ogarnąć i zapomniałem. No to akurat mój błąd. Dobra, moi drodzy, faktycznie tak zrobimy. Ten 1000 uzbieram, bo muszę kupić przynajmniej 4 te farby. Te 4 te farby. No i może coś z podłogi, bo ja już bym nie chciał mebli tam więcej wstawiać. To może coś z podłogi albo jakiś obraz. O, pomyślimy. No obraz to mogę i nawet teraz dam, ale dobra, uzbieramy tysiaczka i zrobimy. Także za chwileczkę jeszcze się będziemy widzieli, jak dokończymy remont tego pokoju. Dobra, moi drodzy, już dokończamy. Ja musiałem faceta przetrzymać do 106, słuchajcie, pokoju. I właśnie nam kasa wpłynęła, za którą to kasę możemy zamówienie złożyć i myślę, że powinno się wszystko zgadzać. A, jeszcze nam tyle brakuje. Trudno. Będziemy to robić, moi drodzy, na raty. No pani musi poczekać, bo pani chce pewnie na parę dni, a ja nie mogę pani... No jeden dzień, no byłaby ta stówka do przodu, ale droga pani, widzowie już nie będą czekali. Widzowie ważniejsi, prawda, drogi widzu? Widz ważniejszy. Będzie mi miło, drogi ważniejszy widzu, jeżeli zostawisz jakiś komentarz pod filmem, łapkę w górę, jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to też będzie mi bardzo miło, jak subika zostawisz. Może nam się uda, moi drodzy, wbić do końca tego roku fajną, równą liczbę subów, na przykład. Nie ma to tamto, nie ma ziewania, słuchajcie, nie ma spania, nie spać, zwiedzać, zapiekanka. My tu jesteśmy zapracowani, być może wbijemy wyższy level tego pokoju i droga pani szanowna, która mi tam dzwoni, tak już zapłaci jak trzeba. Tylko gdyby ten gość jeszcze tak kurde nie ziewał, to byłoby naprawdę fajnie. I czy to coś zmieniło? Niestety nic nam nie zmieniło to malowanie. Moi drodzy, jeszcze jeden kawałek farby został, ale to malowanie nic nie zmieniło. Czy ja tu jeszcze coś domawiałem z mebli? Niby jest... Zdziwiłbym się, gdyby ten stolik nocny więcej zmienił. Też niewiele zmienił. Czyli jeszcze czegoś tu brakuje. Będziemy musieli się wziąć. Moi drodzy, no dobra, załóżmy ten kawałek z telewizorem, olejemy. W sumie obraz powinien być tak naprawdę w innym miejscu, już tak wizualnie. To wiecie co, to mam pomysł taki, nie będę raczej więcej obrazów tu wieszał dużych, bo raczej, chociaż może z jeden obraz kupimy i może coś z podłogą tu pomyślę, może tutaj w tym luksusowym to warto byłoby coś z podłogą, a zastanówmy się, moi drodzy, a nie, bo to jest wyjście, akurat chciałem do łazienki, zawsze odwrotnie wchodzę. No nie, no wanna jest, kibelek jest, wszystko jest, także tutaj w łazience to nie ma co. Już może uzupełnijmy alkohole. No dobra, no nic, moi drodzy, no nic. No to w takim razie jeszcze muszę się przespać, bo jestem na minusie, coś, nie coś. Także pani musi niestety poczekać, przykro mi bardzo. Jeszcze nie wbijemy levelu. Bo muszę mieć kasę, muszę jakieś meble widocznie kupić, żeby bardziej to wzrosło, nie? Także, moi drodzy, będę kupował jakieś meble w postaci, no tam zobaczymy czego, ale wiecie co, to już patrząc na czas tego odcinka, to raczej już w tym odcinku się z tym, moi drodzy, nie uwiniemy, bo widzę, że to wcale nie jest takie proste, ale też mi się podoba, że jakiś taki poziom trudności jest, podoba mi się. Także może po prostu od tego akcentu byśmy zaczęli, moi drodzy, następny odcinek, a może jeszcze mi się uda. Zniknęła pani, widzicie, obraziła się, zniknęła, poszła w piździet. No nic. No muszę tu pozarabiać coś niecoś. Widzę, że z tym malowaniem to wcale nie jest tak hopsiup. Jedno malowanie nam zostało, jeżeli już byśmy chcieli, żeby to jakoś w miarę wyglądało. Światło jest w zasadzie luksusowe. No nie wiem, mogę jeszcze jeden ten fotel zamówić. Jeśli to by miało wbić troszkę tutaj jakiegoś tego. Może z jedną wazę jakąś, ale w sumie wazy są, kwiaty są. Nie pamiętam, co w tamtym pokoju jeszcze stawiałem, tak szczerze mówiąc. Nie wiem, czy ta podłoga, bo jeżeli sufit niewiele daje, to i podłoga też niewiele daje. Muszę się zastanowić, przejrzeć to, słuchajcie, w komputerze wszystko dokładnie tam. Dobrze, że zrobiłem tą fioletową, różową ścianę, to przynajmniej wiem, gdzie jest recepcja. Taki, wiecie, punkt, powiedzmy, orientacyjny. No bo tak, no tutaj moglibyśmy zamówić jeszcze jedno krzesło. Czemu by nie? Sofa, wszystko jest. Łazienkowe rzeczy są, no elektronika, no to jedynie w tamtym jednym było, aha, bo to 15 daje tego, telewizor daje 40. Jedynie tam jest ta klima, nie? Klima czy tam wentylator, no klima by była lepsza od wentylatora.
Ewentualnie, słuchajcie, jakiś tam jeszcze jeden, nie wiem, z mniejszych, dwa mniejsze obrazy zawsze coś może by dały. Ale to tak tylko tyle. No i jedynie mamy te malowania. No muszą one coś dawać. Jedno malowanie takie. I wtedy podłoga. Ja nie pamiętam, czy w tamtym apartamencie robiłem podłogę, moi drodzy. I nie wiem, czy chciałbym taką ciemną, czy jasną. A właśnie wiecie, że ja nie pamiętam, a bo znowu ktoś tu przyszedł. Czekajcie, opuścił koleś ten apartament? Nie opuścił. A szkoda, bo bym się dowiedział, jaka tam jest podłoga. Nie chcę tej baby, słuchajcie, meldować za 140 dolarów. Wolałbym za 175, ale mamy dwa pokoje. A może ją zamelduję w brudnym? Słuchajcie, spieszy mi się, co nie, widzowie? O, to powiedział, że ona musi mieć pościel. W ogóle zwiniemy jej pościel, ma drugie łóżko, ma dobrą pościel. Dobra, niech idzie, to jest pokój numer 108. 108 pokój, moi drodzy, niech idzie. Do pokoju numer 108, proszę bardzo, jeden dzień, idealnie. To my będziemy się z babką szczypali, nie? Nie musi mieć pościeli, a posprzątane jako tako było. Nie powie, że nie było posprzątane, bo było, tylko po prostu pościeli nie było. O, tu już jest następny gagatek, kandydat chętny. O, to się wzięła za zamiatanie. Dobrze, niech zamiata. Jak nam łapki spadną, to nam spadną, tam się będziemy szczypać. Tam. I bez sprząta. I co? Tak sprzątanie do końca. Dziwne jest to jej sprzątanie, wam powiem szczerze. Bardzo takie, no, bardzo takie dziwne, nie? Niby sprząta, nie sprząta. Dobra, tam mi ktoś już zaraz dzwoni i dzwoni. Oni ciągle dzwonią, żebym coś ogarnął. Była taka piosenka. No co, 109 jest jeszcze nie gotowy. Na jedną noc trudno. A tu ktoś chce na dwie noce. Nie no. Zaraz wyjdzie na to, że gościa zamelduje na dwie noce po to, żeby zarobił pokój na siebie, wiecie? Ach, dobra, to jeszcze was spauzuję na chwilę, no moi drodzy, obiecałem pokazać, to pokażę. No zamelduję gościa na dwie noce, bo co mam zrobić, trzeba kasę zarabiać. A w tym czasie już wybiorę konkretnie, żeby się rozwijać. Także za chwilę się widzimy, mam nadzieję, że już po raz ostatni i wbijamy ten trzeci gwiazd, tę trzecią gwiazdkę do naszego hotelu. Także jeszcze momencik, drogi widzu. No i dobra, widzowie, w końcu mamy to. Pokój został opuszczony. No, nawet dostałem od tego gościa, który w tym pokoju był, jakąś premię, natomiast no, podłogę muszę o jedno mniej zamówić. Ja stwierdziłem, że dwa obrazki zamówimy. No zobaczymy, moi drodzy, zobaczymy, czy uda nam się wbić tą trzecią gwiazdkę hotelu i co to zmieni, co to spowoduje, co się stanie, co się zadzieje. Poza tym, że za chwilę, kurde, gagatek zacznie mi ziewać, jak już tutaj mam malować podłogę, czyścić i remontować, to już posprzątajmy, bo nie będziemy w gimeli pracować. Jakoś w ogóle lubię generalnie porządek. No cóż, moi drodzy, niech ta sprzątaczka ogarnia nam tutaj pościele, chociaż ciężko jej, wam powiem szczerze, to idzie jakoś tak. O, przy okazji może śmieci wyrzucimy, bo pewnie dostawa już jedzie. Ciężko jej idzie, słuchajcie, ogarnianie tych pościeli, strasznie jest ślamazarna. Gdzie ta dostawa moja? A już przyjechała, dobra. Przyjechała. Moi drodzy, no to robimy. No jeżeli teraz już nie wejdzie ten trzecia gwiazdka, to już nie wiem. I wiem, od razu wam powiem, że mógłbym zamówić te droższe panele, tę droższą podłogę, która daje oczywiście więcej tych punktów. Natomiast no nie zrobiłem tego, bo mi się ona nie podoba. No co ja wam, moi drodzy, poradzę? Jak mi się nie podoba podłoga, no to nie będę jej, prawda, robił. No jakby bez sensu. Chciałem taką jasną. O, coś tutaj podłoga daje, widzowie. Dobra, mamy piąty level. A to za dużo tej podłogi zamówiłem. Słuchajcie, a można w łazience też? Patrzcie, że można w łazience też podłogę zmienić, ale numer. Czyli ścianę można automatycznie, przypuszczam, też pomalować w łazience. No dobra, to skoro został mi jeden panel, to jestem... Patrzcie, widzowie, to ja sobie przy recepcji zrobię fajne tutaj. Jak już zostało, to już zużyłem, nie? No po coś tą kasę wydałem, słuchajcie. Ale fajnie, to tu można też podłogę zmienić. No to też będzie misja na dalsze inwestycjone. Czyli już jest pokój 105 za fajną kasę. No ale niech ta sprzątaczka śmieszna mi tylko tu pościel. Ale ładnie tu jest teraz. No widzicie, ta podłoga robi robotę, nie? Fakt, że te panele mi kompletnie nie pasują do łazienki,
I ktoś tu może powiedzieć, że jak to panele drewniane w łazience. W ogóle widzę, że źle postawiłem ten prysznic, no ale jakby może przestawimy, co? Moi drodzy, przestawmy, bo jakoś tak mnie po oczach razi. Ale czy my mamy gwiazdki pokojowe? Właśnie, bo my mamy gwiazdki pokoju, ale czy my mamy... Jezu, zamknij tą kalafę. Czy my mamy trzeci level. I co to zmieniło? To nam zmieniło, że pewnie nam odblokowało w sklepie jakieś inne rzeczy, ale czy to daje coś więcej? Czy to sprawia, że ludzie więcej płacą? Zajrzyjmy. Tu w lobby się nic nie odblokowało. W sklepie odblokowały się meble, ale... Co mi to daje, że się jakiś luksusowy stół odblokował? Czy to daje, że... A, ja rozumiem, że jak będę wymieniał teraz te meble, to pewnie będzie dalej rósł ranking... ranking hotelu, a co za tym idzie... Cicho bądź, gościu. A co za tym idzie, będziemy mieli może więcej klientów lub będą więcej płacili. Tu jest jakiś elitarny telewizor. No nie wiem, czy tak bym się szarpał na takie bajery, to bym musiał... Znaczy wiecie, jeżeli bym... Jeden apartament mógłbym spróbować taki bajerancki zrobić. Przy czym, moi drodzy... To jest jeszcze czwarta gwiazdka, okej. Przy czym, moi drodzy, powiem wam szczerze. Ja nie będę tego robił, bo chcę rozwinąć w następnym odcinku. Proszę, panią na dwie noce, no niech będzie. Dobra, ma pani do tego. Tu jest... A, też dwie noce, nic nie zmieniło. Dobra, już kasy trochę zarobiliśmy. Dobra. Moi drodzy, no to mamy tą trzecią gwiazdkę. Przy czym, no nie zmieniło się wiele, tak? W sensie, że tylko jakby... Wbijamy tą gwiazdkę przez rozwój. Okej, ale no spodziewałem się... No niby meble odblokowało, ale spodziewałem się więcej. No dobra, fajnie, że tu można zmieniać podłogę. Fajnie, że w łazience można. Już nie mam jak sprawdzić, czy można w łazience, słuchajcie, ściany malować. No te dwa obrazki w tym momencie to zostaną do jakiegoś innego pokoju. W następnym odcinku będziemy odblokowywali pewnie ten średni pokój, albo może uzbieram tak, żeby kolejne dwa apartamenty już tak konkretnie, żeby już... Bo dzisiejszy odcinek faktycznie wyszedł długi, ale jak widzieliście, no to były konkretne działania, które no nie mogły być szybciej zrobione, no bo no niektóre rzeczy robimy na raty. Dlatego też, drogi widzu, ci to pauzowałem, żeby nie było za długo. Mam nadzieję, że udało ci się dotrwać do końca. Dziękuję, że jesteś, dziękuję, że oglądasz. Daj koniecznie znać w komentarzu, jak się ta seria podoba. Ja staram się jeszcze nagrywać więcej odcinków, bo widzę, że wam się w miarę spodobało. To też jest bardzo fajne. Chociaż gra nadal uważam, że jest troszkę taka kiczowata. Dobrze, moi drodzy, ja tutaj zapisuję grę. Nic nie będę na razie robił poza odcinkiem. W następnym odcinku będziemy działali. Albo tam coś może zrobię, żeby kasy dobić. W każdym razie coś tam będziemy działali z następnym apartamentem, tym średnim apartamentem, tak bym go nazwał. To wszystko, co jest większe od hotelu pokojowego, to znaczy po hotelu, po pokoju hotelowego, Boże, odwrotnie, hotelu pokojowego, ładnie, ładne stwierdzenie, takiego stwierdzenia jeszcze nie było. Dobrze, moi drodzy, to trzymajcie się i do następnego odcinka. Trzymaj się, cześć.